Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki, działające przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie, podjęło się wydania publikacji i płyty przedstawiającej twórczość kompozytora związanego z ziemią kutnowską, Ludwika Teodora Płosajkiewicza. Kutnowska Szkoła Muzyczna, to znaczy uczniowie i nauczyciele, w ramach pracy Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki przygotowali i pracują nad projektem, który nosi nazwę wydanie płyty i publikacji z kompozycjami Ludwika Teodora Płosajkiewicza. Dlaczego akurat ten kompozytor? Tak naprawdę od 18 lat odbywały się już prace i badania nad gromadzeniem materiału nutowego i informacji o kompozytorze, a pomysł zrodził się tak naprawdę z potrzeby promowania kompozytorów związanych z ziemią kutnowską. Chodziło o odkrywanie mniej znanych nazwisk i za sprawą tego projektu takie przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Jakie wydarzenia są planowane w związku z tym projektem? Bo rozumiem, że została już nagrana płyta, powstaje publikacja i co jeszcze przed nami? Tak, publikacja już jest ukończona i jest, została wydana, natomiast praca nad materiałem na płytę CD jeszcze trwa, ale jest to już tak naprawdę zakończenie tej pracy, a przed nami jeszcze koncert promocyjny, który odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18:15 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie przy ulicy Zamojskiego 1 i będzie to koncert, na którym znajdą się utwory, również te, które zostały nagrane przez poszczególne grupy wykonawcze, bo wśród tych grup jest chór dziecięcy, orkiestra smyczkowa i zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie. Fortepian, bo utwory fortepianowe również zostały nagrane. Te utwory zostaną zaprezentowane podczas drugiego spotkania, które odbędzie się 20 grudnia o godzinie 18 w Dworku Modrzewiowym w Kutnie. Od kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu, który jest finansowany ze środków budżetu miasta Kutno. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.